Cześć! Zapraszam do mojego nowego kanału YouTube, który postanowiłam nazwać Fitness w każdym miejscu, o każdym czasie. A ta nazwa dokładnie opisuje to, co ja bym chciała na tym kanale prezentować, czyli pokazać Wam, że bardzo fajne treningi można zrobić dosłownie o każdej porze i wcale nie potrzebujecie jakiejś... Nie musicie należeć do fitness klubu, nie potrzebujecie bardzo dużo miejsca, potrzebujecie dosłownie kawałek, nie wiem, pokoju, ogrodu i matę, bardzo limitowany equipment i Wasze treningi mogą być naprawdę fantastyczne. Słuchajcie, troszeczkę o mnie. Ja mam na imię Marzena i jak chyba słychać, mówię po polsku, jestem Polką, ale od wielu lat już mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Skończyłam AWF w Gdańsku i jeżeli ogląda to ktoś z AWF-u, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Najwspanialszy czas w moim życiu. Mam nadzieję, że w ogóle kilka z tych osób przynajmniej dołączy do naszej grupy i będziemy razem sobie ćwiczyć. To by dopiero było fajna sprawa. Ale tak jak wspomniałam, już od wielu lat mieszkam tutaj i tutaj prowadzę zajęcia. Zawsze to była moja pasja, od dosłownie bardzo, bardzo młodej dziewczynki. Kiedyś tańczyłam, potem jakoś to się połączyło w fitness i do tej pory tak to jest. Miałam okazję pracować dosłownie z każdą grupą wiekową. To poniekąd łączyło się z tym, co się działo w moim życiu. Najpierw, kiedy byłam młodszą osobą i miałam ten nadmiar energii, uwielbiałam zajęcia taneczne. Właściwie to był pierwszy format, w jakim się zakochałam. Ale potem troszeczkę zainteresował mnie kickboxing i taibo z Billy Blanks. Więc prowadziłam tego typu zajęcia. Im więcej kalorii spalało się na godzinę, to było to, co ja kochałam. Muszę Wam powiedzieć, że nawet wtedy mnie nie interesowały jakieś dźwigania ciężarów, czy w ogóle jak słyszałam słowo yoga, to aż mnie skręcało. To nie było absolutnie moim zainteresowaniem. A to się zmieniło, kiedy zostałam... Po raz pierwszy to się zmieniło, kiedy byłam w ciąży. I musiałam sobie zdać sprawę, że z tym brzuchem nie jestem w stanie zrobić wielu rzeczy, które oczywiście robiłam każdego dnia i nie sprawiały mi większej trudności. Więc już wtedy musiałam troszeczkę zmodyfikować moje treningi i po urodzeniu dziecka musiałam też odczekać pewien okres, zanim wróciłam do pełnej formy. I wtedy bum, znowu zaczynałam robić te wszystkie. Chciałam robić te wszystkie treningi, ale nie zawsze było to możliwe. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy młodymi mamami, to po prostu brakuje nam czasu. A to był kolejny, jak gdyby, sygnał, że chyba muszę troszeczkę zmodyfikować to, co ja robię. Chciałam być z moim dzieciaczkiem, ale chciałam też prowadzić zajęcia, więc to dało mi szansę wkręcić się i wymyśleć zajęcia typu mama i dziecko, mama z wózkiem, nawet takie treningi typu bootcamp, gdzie wykorzystywaliśmy dosłownie te dzieciaczki jako nasze ciężarki i to była fajna sprawa, bo one miały bardzo dużo radości z tego. Czasem płakały, przyznaję, ale to było fajne, bo były mamy, mogłyśmy o czymś porozmawiać, mogłyśmy się pośmiać. Fantastyczna sprawa. I słuchajcie, jeżeli macie takie zajęcia gdzieś w okolicy i jesteście młodymi mamami, szukajcie, bo to jest fantastyczna sprawa. Będziecie mieli dużo radości z tego, będziecie miały i Wasze dzieciaki tym bardziej. Kiedy mój maluch troszeczkę urósł, też chciałam z nim spędzać czas, więc prowadziłam zajęcia dla dzieci, a potem zaczęłam prowadzić zajęcia dla osób starszych, oczywiście dla osób w moim wieku, młodszych, starszych. Tak jak mówię, w każdym wieku i do tej pory tak jest. Jest to świetna rzecz, że mogę obserwować, jak te treningi się zmieniają, jak ludzie reagują na poszczególne ćwiczenia, jak pewien ruch zaczyna sprawiać im problemy w danym wieku. To jest więcej niż jakakolwiek książka, jakiekolwiek strony internetowe mogą Was nauczyć. Przede wszystkim praca z osobami starszymi pokazuje mi, jak ja bym kiedyś chciała wyglądać, jak ja bym chciała kiedyś mieć możliwość się poruszać. I to zawsze staram się przekazać tym moim młodszym grupom. I to będę starała się też przekazać Wam, słuchajcie. Także
To chyba tyle o mnie. Nie lubię mówić, słuchajcie, o sobie. Na pewno coś tam będę przemycała w kolejnych filmikach, ale staram się o sobie za wiele nie mówić. Ale o treningach. Chcę, żeby te treningi były bardzo dostępne, czyli każdy trening nie będzie więcej niż 15 minut. Jeżeli uznacie, że 15 minut to nie jest wystarczająco, bo dla wielu z Was nie będzie, to po prostu oglądniecie kolejny filmik i sobie będziecie tak dodawać i decydować, ile danego dnia chcecie zrobić. Bardzo byłoby fajnie, gdybyście troszeczkę je mieszali. Ja zawsze to powtarzam moim grupom, nie miejcie ulubionych ćwiczeń albo treningów. To znaczy miejcie je, ale nie dopuśćcie do tego, żeby to stała się waszą jedyną formą ruchu, bo to nie jest dobre dla waszego ciała. Nawet jeżeli, powiedzmy, nie wiem, trening na rowerku jest czymś, co kochacie i tylko to kochacie, musicie robić coś innego, bo to inaczej będzie rozwijało wasze ciało. Także to zostawię wam, ale zachęcam do próbowania różnych rzeczy. Dla kogo są te treningi? No chciałabym powiedzieć dla każdego, ale prawdą jest, że nie. Że powinniście, jeżeli nigdy nie ćwiczyliście i może macie jakieś problemy zdrowotne albo jakąś historię, nie wiem, urazów, a należałoby chyba spytać się waszego lekarza najpierw, powinniście to zrobić, zapytać się, którego ruchu powinniście unikać, może jakich treningów powinniście unikać i po prostu omijać je, a wracając do mojego kanału, bo zapewne będzie też wiele ćwiczeń, które wręcz wasz doktor będzie wam polecał. Gdzie? Wszędzie. Słuchajcie, ja uwielbiam podróżować, będę chciała wiele z tych treningów wrzucić w taką cudowną scenerię i może nawet to zachęci Was do ćwiczenia ze mną. Na ten moment jestem na mojej jardzie, ale kiedy pogoda się zmieni, no to pewnie przeniosę się do środka. Także też będę chciała Wam pokazać, że możecie zrobić coś fantastycznego, jeżeli macie schody w domu. Albo niektóre treningi możecie zrobić z krzesłem, z drzewem, a w łóżku, dosłownie wszędzie. Nie będziecie potrzebowali do tego jakiegoś wielkiego, drogiego sprzętu. To Wam gwarantuję. Ja też takich rzeczy nie chcę mieć w domu, bo po prostu zajmują za dużo miejsca i ja nie mam na to miejsca. To będą malutkie rzeczy, bardzo niedrogie, które możecie dosłownie wepchnąć pod łóżko, kiedy skończycie. I fajną rzeczą jest to, że któregoś dnia, kiedy przez pomyłkę zapomnicie o treningu, ta rzecz się wysunie i dosłownie się będzie na Was gapić. I to Wam przypomni. Aha, chyba o czymś tutaj dzisiaj zapomniałem. Mam nadzieję, że Panowie też dołączą. Także te wszystkie zabawki będę chciała Wam pomalutku pokazywać. Niektóre z nich, uwierzcie mi, już macie w swoim domu. Jak na przykład dwie butelki wody, to znaczy plastikowe butelki, które zapełnimy wodą i będziemy używali jako lekkie ciężarki. To tylko taki przykład, ale macie na pewno dużo więcej z tych rzeczy. Słuchajcie, ponieważ to jest coś dla mnie nowego, ja się na pewno będę uczyć. Bardzo, bardzo proszę o jakieś komentarze, sugestie, pytania, na które chętnie będę jakoś tam po kolei odpowiadała. Tak jak mówię, bardzo będę doceniała, jeżeli podzielicie się tymi filmikami z Waszymi znajomymi, jeżeli się zapiszecie, czyli zrobicie subskrypcję, czy klikniecie ten malutki przycisk, żeby te moje video i ten mój channel mógł rosnąć każdego dnia. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jeżeli podczas moich tutaj treningów będę przez pomyłkę wrzucała jakieś słówka po angielsku, to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu to jest takie już u mnie automatyczne. Ja w tym języku prowadzę zajęcia i czasami mówię, coś wyskakuje bez myślenia. Nie jest to żadna, nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie żadna ujma. Nie robię tego specjalnie. Staram się bardzo płynnie mówić w języku ojczystym i dlatego też nagrywam ten kanał w dwóch językach. Zauważycie, że będą filmiki po angielsku i po polsku specjalnie dla moich przyjaciół i mam nadzieję subskrybentów z Polski. Nagrywam to dodatkowo w języku polskim. Jeżeli chcecie w języku angielskim, to też zachęcam, a będzie to dosłownie to samo. Może coś dodać, coś ująć. Także mam nadzieję do zobaczenia. Jeszcze w tym tygodniu postaram się wrzucić 2 lub 3 filmiki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.